Zatem rozpoczynamy! Oczywiście, jak Izak powiedział, po stronie atakującej mamy nadzieję, że już ta runda pistoletowa padnie na konto polskiej formacji. Wejście mitem tutaj ustawione Phelps, ale jednak szybki zeskok na dół. O! Hakylar trafił jako pierwszy, a więc dobrze ta pistoletówka dla nas się rozpoczyna. Znakomity manewr wymijający zastosowany przez ekipę Tero. Teraz podejście do bombsite'u A, tu do bombsite'u B, tu błyskawicznie zajęty teren. Błyskawicznie też dorzucony smoke do Templa, który sprawi, że Heni nie może reagować. Zresztą dołożył eliminację, ale jaka taktyka, jaki pomysł w rundzie pistoletowej. 200 zł skin dla widza, wystarczy subować kanał oraz komentować filmy, niezależnie czy openingi, czy newsy, czy właśnie skróty spotkań. Pod koniec marca wybieram jedną osobę, która wygra sobie właśnie 200. Kolumny, no widać jak tutaj jesteśmy skoncentrowani, jak chcemy działać razem. Tymczasem na środku Glaive troszkę przysnął, zaskoczony, chociaż zdobyta jedna eliminacja. A tu jeszcze jest killer, który pilnuje, żeby nie mogli łatwo podnieść broni, żeby też nie mogli poradzić sobie zbyt łatwo zawodnicy CT. Jest jedna eliminacja dla Noway'a, ale oczywiście ta bomba już podłożona, zajęty całkowicie walkę, w razie gdyby zawodnicy CT chcieli skracać. No i w końcu jest podejście, dycha gotowy, no to starcie! Jest też na daleko Hades, który zdobywa dwie eliminacje, ależ błyskawiczna odpowiedź. My już jesteśmy na BS-ie, ale 25 sekund, zawodnicy CT zdążyli zrotować. My będziemy dobiegać do Goofiego, który cały czas stara się trzymać kąt, chociaż tu może być za chwilę groźnie. Dorzucony jeszcze jeden smoke, który sprawi, że DCNT nie będzie mógł wychylać. To jest czas na podłożenie ładunku. Smoke jednak opada, ale jest gotowy Hades! Ole, ależ wejście w mecz! Świetna runda pistoletowa, teraz trzy tak ważne fragi dla naszego zespołu. Na plecach Kirar, chociaż DCNT jest tutaj gotowy na podjęcie walki. Wiadomo, że zawodnicy CT myślą o chowaniu broni, bo no, musimy uważać, bo zaforsowali gracze CT. Tutaj są kupione karabiny. Och, teraz wyciąga granat, dycha w złym momencie. Nie spodziewał się tak agresywnej zagrywki ze strony Noway'a. No ten po prostu szczęśliwie, mam wrażenie, wykorzystał moment dycha, nie był w stanie zareagować. No szkoda, oczywiście. Bo tu pechowo troszkę się to ułożyło jeszcze, Nate, by Decent i mógł zerknąć na środek. I tu zaskoczony po raz pierwszy w tym meczu Hades. Namierzony killer. Chyba widział tam killera Noway, szuka kolejnej eliminacji. No ciężko będzie w tej rundzie cokolwiek zrobić, gdyby podłożyli pakę Glaive oraz Killer, to już byłoby dużo. Dobrze Glaive, ale była asekuracja ze strony Phelpsa. No i niestety, Phelps razy dwa mają tę pierwszą rundę. Bo Vini już skraca bombsite'a, już będzie przekazywać informacje. Pytanie, czy Goofy zostanie tutaj zauważony? To może być bardzo ważna pozycja Phelps. Niestety, ale... Oj! Spory pech, to powinny być dwie eliminacje. Ale i tak nie jest tak bardzo źle, bo Vini ma 17 HP na koncie, tu Glaive ma timing, żeby zajść się przeciwnika, czy on wie, czy za chwilę go zobaczy. No powinien spodziewać się, że przebijał tego smoka Heni, za chwilę powinien go namierzyć, chociaż ten timing Heniego, by przejść do maina. Oj, Glaive zdziwiony, Glaive musi być zdziwiony tym, co się stało, Heni! Tego smoka. Jak to nam pójdzie, dycha pokazywał się na blisko, teraz chciał wychylić killer, ale nic z tego, ależ mamy tarapaty, chociaż jest Goofy, wraca też Hades do pomocy, on jest blisko, asekuruje Heni i Vini, ale to Goofy się rozkręca, Goofy baituje ten strzał, nie oddaje strzału Sniper, w końcu się uda Goofy, bohaterem tej rundy, cztery fragi Goofiego, kiedy były takie tarapaty, kiedy niebezpiecznie wycofował killer, chociaż tu cały czas celowany jest Hades. No i ten w końcu dostał swoją szansę, cierpliwie czekał Hades i ostatecznie udało się. No, tymczasem dwójkowe podejście od strony Cave'a, także chcemy tutaj zesplitować na bombsite B, mimo że jest tam trzech zawodników. No też będziemy atakować z dwóch pozycji, za chwilę to będzie szansa. O, tutaj, mimo wszystko przeszkodziliśmy sobie nieco. Heni ze zdobytą eliminacją, jeszcze Noway bardzo blisko, no teraz wykurzany z pozycji, ale ostatecznie zdobywa eliminację, to jest przewaga 3-2, musimy uważać. Hades coraz bliżej, ten z pistoletem wyjdzie na rywala, Hades teraz czas by wycofać. Ale plecy od Viniego, 2-2 nam się zrobiło. Walczy Decent i ten mocno obija naszego zawodnika. Oj, dycha, czy widział nie do końca, tarapaty, obróć się dycha! Tylko Hades przy życiu, on wklaczył 1-2, bomba leży. Dwóch rywali przed Olkiem, 24 HP na koncie naszego snajpera, ależ problemy, ależ tarapaty. O tu wychylał zawodnik CT, jeszcze dorzucony smoke do maina, 30 sekund, ja nie wiem czy Hades nie będzie chciał wycofać, żeby zachować broń. Bo ta runda wygląda dla nas naprawdę niebezpiecznie. Oj, nie tak to powinno wyglądać, runda no prawie full eco ze strony Imperial. Tymczasem Hades gotowy, Hades wygrywa to starcie, od razu chce przyspieszyć, chociaż smoke od zawodnika CT, Olek ma jednak krapkę, by tu przyspieszyć, a i była szansa, szkoda. 4-4. No byłaby droga otwarta do tego bombsite'u niestety. Ten drugi strzał niecelny, ale widzimy, że Glaive znowu łapie dobry timing, nam idzie. Za smokiem schowany Decenty.
Tak jest, wychylił w tej sytuacji Glaive, bardzo szybka reakcja. Pada Descent i pada Phelps i ta runda układa się dla nas dobrze, ale no mając na uwadze to, co wydarzyło się przed kilkoma chwilami, musimy do końca zachować koncentrację, żeby to było 8-4, żeby to była dobra przewaga. Fini pada, to jest runda Glaive'a, 3 eliminacje już od naszego prowadzącego. Och, mimo tego, że zginął Hades na mainie, no to też zrobiło się trochę miejsca na midzie i wiedział o tym Glaive, wykorzystał ten czas, żeby zajść przeciwnika, dorzucone te granaty dymne, to zrobiło robotę. Później fantastyczna runda, zresztą dycha, to wszystko kończy, 8-4. Tam z dualami jest gotowy, ale jednak pomysł wejścia pod ten drugi bombsite tutaj jest też z dual biletami killer. Ważny pojedynek jednak, uwaga, daj teraz! Niestety. No i ciężko będzie w takim razie. Chociaż Hades z jednym na mierzu kolejnego rywala. Hades, gdyby tutaj trafił, może wtedy by się udało, a tak? Wszystko w rękach Glaive'a. On zostaje sam, on bez defuza, tylko z Kevem. No i na najgorsze, że sam na trzech nie będzie mieć już żadnego wsparcia. Defuza tutaj zdaje się nie ma. On wtedy na blisko, no way, i ten się nie pomylił. No niestety. A Killar, no przydałaby się asekuracja, przydałoby się wsparcie. Lecą flesze, nic nie widzi Killar, ten flashbang idealnie dorzucony. No i Hades, który nie ma tu czego szukać, wycofuje, zdaje się, by już myśleć o chowaniu broni. Hades, och, tu blisko niego Phelps. Hades jednak został na pozycji. Hades nie odda kolejnego strzału. Szkoda, bo to była szansa, by powalczyć o zdobycie tej rundy, o odbicie bombsite'u, chociaż tu będzie bardzo trudno. Próbujemy jednak, Glaive i Goofy blisko siebie. Na plecach jednak Descent i to jest ten plan, który za chwilę może zakończyć rundę dla nas. Och, tarapaty, Goofy ginie i tylko dycha przeżyciu. Ostatnie żywy po naszej stronie, ale tego czasu jest coraz mniej. Smoke, okej, ale nie ma defuza. To jest problematyczne. Leży snajperka, za chwilę być może potem snajperkę pójdzie. Dycha, no taki jest plan. Hades na szczęście to sprawdza. No, chociaż tutaj naprawdę jesteśmy, mam wrażenie, na ostrzu noża. Hades z eliminacją i wie o kolejnym zawodniku, chce po niego pójść z USP-kiem. Hades po raz kolejny wiedział, że rywal był obity i to jest przewaga 4-2, ale jaka ta runda dla nas niebezpieczna, jak tutaj mogło być groźnie. Chociaż Descent i 12 HP na koncie, Heni, no więcej. No i ważne, że ta przewaga, wyciągnięty granat i powinniśmy za chwilę reagować. Dwójkowo nasi, Goofy, dwie eliminacje, no właśnie o tym powiedziałeś. Że Goofy, może tych fragów nie miał dużo, 6 do tej pory, ale w tej rundzie już 3 wpadły na jego konto. No to jeszcze ma okazję, żeby znowu to były 4 eliminacje. Goofy już sprawdza, co tam się dzieje w tym cave'ie. Kniego zaraz powinien zauważyć. Goofy jeszcze czeka. Goofy po raz trzeci! Wow! Goofy po raz czwarty! Dwa razy po raz piąty! To było 5 fragów, tak? Czy... No i znowu pod ten bombsite. No i niestety, Phelps, no way, trafiają zbyt łatwo wchodzą gracze Imperial. No właśnie, tu się rozkręcili Brazylijczycy. Oj, teraz to nie wygląda dobrze, ta nasza defensywa dziurawa. Mamy kłopoty z taką agresywną grą Brazylijczyków, z takim przyspieszeniem. Och, jeszcze pomylił się Glaive. Phelps obity, już nie chce walczyć. On też myśli o zachowaniu karabinu. Zajął tutaj teren, on teraz zachodzi. My we dwóch walczymy na bombsite B, no tylko że no, widzimy, gdzie jest Descent, a ten jest coraz bliżej. Smoke do templa, no to wszystko ustawiło zawodników Tero, no i Descent i za chwilę będzie mieć ten element zaskoczenia. Tego się nie spodziewamy. To sprawi, że za chwilę możemy się mocno zdziwić. No Goofy na chwilę zerkał, ale to jeszcze jest za krótki czas. Jeszcze raz Goofy. Dycha, niestety. Za łatwo Descent i świetny ruch. No i ta runda wydaje się już niestety przegrana. No właśnie, to będzie 11 na koncie Imperial. Nasi, no, jeżeli zachowają broń, to być może zagramy na fullu. Killer ma 5700. Więc mógłby nawet kupić dwa karabiny. Jest jeden zawodnik. Chcemy się z nim zmierzyć. Chcemy wychylać podwójnie. No way, niestety. Oj, odsyporował sobie te duele. Te pojedynki Goofy. Oj, teraz tarapat. No, no way, można powiedzieć. No way. Nie ma przejścia dla naszego zespołu. Jeszcze zostaje tu Olek, no ale to musiałby naprawdę rozegrać jedną ze swoich lepszych chyba rund w życiu, żeby nam tę rundę uratować. Czy tu jest na to szansa? Terroryści nie mają jednak flashów. No teraz jeden wyrzucony, no i niecelnie Hades. No i to jest 12 punkt dla Imperial. To już można śmiało powiedzieć. Killar zostaje sam i nie będzie myśleć o ci. I tu Killar nie będzie mieć wiele do powiedzenia. Przydałby się flash, żeby jakoś przypilnować koledzie, chociaż bait ze strony Glaive'a. I to będzie szansa dla Killara, żeby wychylić. Killar, Glaive, oni fragują. To jest kolejna eliminacja, więc nie podpalili pozycji Killara. To się błyskawicznie zemściło. Jeszcze jesteśmy w grze. To jest 11 runda dla Ents. Udało się obronić. Runda Pawła Dychy, to mamy nadzieję, że będzie dogrywka też znakomita w jego wykonaniu.
No musi to utrzymać, zostało 20 sekund na zegarze, dycha, jest tam Heni, jest tam No Way, jest tam Vini, dycha, za chwilę wychyli, dycha, raz, dycha, koniec! Dwa, dycha, trzy, mamy to, wróciliśmy, mamy dogrywkę, a więc jeszcze będą emocje w spotkaniu z Imperial. Za chwilę Goofy w tym pojedynku, jakże ważnym. Oni nie mają granatów, muszą po prostu strzelecko to rozwiązać terroryści, my już wiemy co się dzieje i teraz Goofy trafia jednego, czy trafi drugiego, poobijał, tylko poobijał i Killar, teraz wasza decyzja. Z kim będzie walczył, w którą stronę się obróci. Tam jeszcze pomaga dycha, to działa. Teraz jeszcze Killar, także z eliminacją zostaje tylko Heni sam, 1-3. Tak, 20 sekund na zegarze. Bardzo mało czasu ma Heni, no musi tutaj ryzykować. Musi próbować, ale nietrafiony ten smoke jeszcze sobie przeszkodził. Utrudnił sobie zadanie, bo nie sekund. Będzie smoke'a na paczkę. Nie będzie miał jak położyć bomby, bo Hades był bardzo blisko i pilnował przejazdu do bombsite'u. Jeden zawodnik z Makiem 10 to No Way. On czeka Goofy, przygotowany z kontrflashem na zawodników Tero. Poleciał ten flashbang, gotowy Glaive, chociaż schował się, przytulił się do kolumny zawodnik Tero. Frag dla dychy, jesteśmy gotowi na obronę. Glaive z eliminacją, mamy przewagę 4, teraz na 3, oj, tarapaty. Granaty nieprzyjemne, ale Gierat świetnie sobie radzimy, No Way bez szans. I mamy rundę numer 15, a więc doskonale byliśmy gotowi na to, co zrobią terroryści. Być może potem była ta przerwa, Kuben powiedział, panowie, ze snajperką, teraz ze M4, ale widzi, że te granaty lecą. Tu nie będzie mieć dużo miejsca dla siebie, dorzucone palaki. Już obite Vini, on szykuje się z tym flashem i będzie chciał zareagować. Ale kombinacyjnie. Tak nie zrobi nam za wiele. Złapany teraz Goofy. Złapany też Killar na bombsite. Ten troszkę za szybko chciał wychylać, zdaje się. Chciał łapać rotację, ale nic z tego. Phelps już blisko. Glaive tuż obok. Glaive przed szansą, ale nie wykorzystuje momentu. Hades zostaje sam. Hades sam na trzech. Hades z jednym trafieniem. Już łapie gniazdo. Tam czeka Phelps na swój moment. Oj, niebezpiecznie podchodzi do bombsite'u. Oj, niecelny strzał, ale jeszcze dostanie swoją szansę Hades. Czai się pod tym smokiem, czai się, chociaż brojona bomba na raz, takie mam wrażenie. I Hades, niestety, No Way miał wystarczająco dużo czasu, by ten ładunek rozbroić, to jeszcze nie jest. I chcą to zająć teren, ale Decentit ma taką pozycję, taki nieprzyjemny kąt, chociaż szansa była, ale Decentit, dwie eliminacje. Jak to się stało, że my tutaj nie potrafiliśmy odpowiedzieć? To wydawało się, że mamy wszystko gotowe, by zrobić swoje. Jeszcze granat bolesny, nieprzyjemny dla Killara i Hadesa. Jest smoke, ale na blisko No Way. Ten ma chrapkę, by wychylić. Za kaczem w ręku. Killar coraz bliżej. Jest też blisko Hades, ale ten nie potrafi sobie poradzić. Oj, nic z tego. Goofy zostaje sam, ale to jest 15-15. A zatem kolejna dogrywka. Phelps jest tu blisko. Dycha, chyba się tego spodziewa. Niecelny strzał Heniego. Dycha, słyszy plec, wie, że Decent jest na plecach i teraz na to właśnie się czai. No tylko, że tutaj ten timing nieprzyjemny, ale spechowo jeszcze trafiony przez Smoke jeden z zawodników. Glaive z eliminacją, ale od razu reagują te terroryści 16-16. Do tej pory mogliśmy liczyć w takich sytuacjach. Będzie rozbijany granat dymny. No teraz Killar wszystko widzi, wszystko jest pod kontrolą. Hades, jakim cudem, tutaj nie ma eliminacji. I czy to będzie kłopot? Wydaje się, że może być. Killar zostaje sam, 1-2. Killar skanuje, ale no to nie są celne strzały. Killar trafił, nie będzie rozbrojonej bomby. Chociaż poczekajmy, tak, to jest Mugnaes. Jakimś cudem Killarowi to się uda. Granat, Killar znajduje miejsce dla siebie. Teraz będzie musiał walczyć na te skany, ale Killar przed szansą. Killar, jeden, drugi. Killar po raz trzeci. Killar! Jeszcze bardziej Killar! Co robi? Kasper! Matka Boska! Killar, coś ty zrobił! 18-17! Rakieta odlatuje w kosmos! Brawo, Kasper! By pomóc tam chyba granat błyskowy. Teraz walka! O, jednak jest ten dojazd od terrorystów. Wiedzieli, że to jest szansa dla nich, żeby jednak złapać tego kolejnego granata. Och, jeszcze Decent i tu dycha. Wszystko w jego rękach, mam wrażenie. Chociaż Glaive już do niego dobiega. To jest dwóch zawodników naszych gotowych na obronę. Mało czasu. Poradzi dycha. Ten flash bardzo nieprzyjemny. Wyskakuje Glaive, ale strzał niecelny. To będzie trzecia dogrywka. Pozycję, żeby odbijać. Nie ma co ukrywać. Phelps będzie trzymał do końca. No bity akurat, więc ten jeden celny strzał z Famasa w głowie wystarczy. Ale czy dycha tak będzie tak jakby może prefejerował nawet te pozycje? Czy będzie się spodziewał tutaj rywala? Bo to może być ważne, dobry ten pik, takie sprowokowanie rywala do reakcji. Wiedzą już też, gdzie jest snajper, tylko tego czasu jest mało. Heni jednak poszedł po tego fraga, zaryzykował, ale to się płaciło. Tak, no i teraz spokojnie Heni. Domknie runda, więc 20-19, tak się kończy pierwsza część tej dogrywki. Troszkę oberwie. No i to sprawdza i on jest tu bardzo czujny, No Way, ależ świetne, jest pewny, no świetne, niesamowicie gra No Way. A on nadal żyje i to jest też nasze zmartwienie, gdzie tutaj jeszcze wcywany jest sniper. No Way tym razem jednak upadnie, także upadnie Felgin, walczymy. 3-2, ale uwaga, bo tutaj jest Heni, on jest wcelowany. O, poleciał granat błyskowy, ale to nie działa na Heniego, on trafia bez żadnego kłopotu. Widzi kolejnego zawodnika, teraz jest ta szansa, ale uwaga, co? Jednak Vini, nie spodziewaliśmy się go tutaj w tym miejscu, czy będzie ten brak od Polaka? Niestety nie i to jest zwycięstwo Imperial! Komplet